Cześć, dzień dobry. Co dalej z rynkiem bitcoina po ostatnich spadkach? Witam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, proszę, że te informacje nie są to porady ani rekomendacje. Inwestycyjne. Dziś spojrzymy na cały cykl rynku bitcoina, czyli gdzie aktualnie się znajdujemy pod względem powtarzalnych ruchów na tym właśnie rynku. Stąd też zaczynajmy. Po pierwsze, cofnijmy się na ten moment do zeszłotygodniowej analizy, czyli sprawdźmy, czy to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, się po prostu sprawdziło. No teraz, tak w zeszłym tygodniu, czyli były tutaj te okolice. 5 maja byliśmy właśnie w okolicy 28-29 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. Od tej ceny pod nami mieliśmy strefę prowzrostową: 28 000 dolarów, 26 tysięcy dolarów 600. To była pierwsza strefa prowzrostowa, od której mogły nastąpić dalej ruchy wzrostowe, i też tutaj był określony pierwszy taki stop loss przy poziomie 26 369 który gdy zostanie osiągnięty, to mamy negację danego scenariusza, czyli jeśli czekaliśmy na wzrost o, o, w oparciu o tą strefę, cena wybija nam tego stop lossa, czyli dochodzi do poziomu, który jest oznaczonego kolorem czerwonym, to jest informacja, że ta strefa po prostu nie funkcjonuje, nie działa, czyli po prostu jest ona przekroczona przez cenę, czyli jest ona po prostu wybita. Tak się stało w tym przypadku, tutaj mieliśmy zamiast wzrostu, Ruch spadkowy do, tej, do tego właśnie poziomu stop loss, czyli ta strefa koloru zielonego po prostu przestaje teraz obowiązywać. Ten, taki nazwijmy to, agresywny scenariusz na rynku bitcoina po prostu jest teraz zanegowany i wchodzimy do dużo szerszej przestrzeni, czyli do przestrzeni od 26 tysięcy dolarów do 23 tysięcy dolarów, gdzie teraz naszą strefą pro wzrostową jest właśnie ta strefa tutaj koloru zielonego. Jak wiecie, określaliśmy Dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu cenę na ruchy wzrostowe, jak i również na ruchy spadkowe. Teraz mieliśmy określenie kolejne, tym razem na ruch znów wzrostowy, lecz było to niezrealizowane i takie sytuacje po prostu na rynku następują, i dlatego też za każdym razem przypominam o tym, że do każdej pojedynczej decyzji na rynku, jeśli chodzi o jakiekolwiek inwestowanie środków, warto jest ustalić. W ogóle przed podjęciem decyzji o tym, że wchodzę w rynek, ile ja ryzykuję. Aby nie było sytuacji, w której na przykład mamy zysk plus 100 dolarów, plus 1000 dolarów, plus 500 dolarów i tak dalej, i tak dalej, a nagle jedna pozycja stratna będzie na wartość 5000 dolarów i nagle zabierze nam to cały nasz wcześniej wypracowany zysk. Oczywiście jest to marnowanie naszego wspólnego czasu i też, no, przede wszystkim. <laughs> Twojego i mojego, jeśli podejmujemy transakcję, Stąd też za każdym razem przed wejściem w rynek ustalamy, ile my możemy stracić, bo wtedy, jeśli stracimy kwotę, którą my sami wcześniej ustaliliśmy, przed w ogóle podjęciem możliwości zysku bądź straty, to zobaczcie, jaki jest komfort, że tracimy załóżmy 5% kapitału. OK, z rynku nas nazwijmy to wyrzuca, ale. Mamy przestrzeń w naszej głowie, nie jesteśmy zbyt rozemocjonowani, i również mamy przestrzeń na portfelu, aby, załóżmy, podjąć kolejną decyzję i skorzystać, załóżmy, z jakiegoś kolejnego ruchu i mieć odrobioną stratę i też kolejny zysk. Stąd też o tym mówię, ponieważ jest to ciąg analiz i dla przypomnienia dla narzekaczy, jeśli tacy się znajdą na tym nagraniu, to moi drodzy pamiętajcie, że w tych strefach, tutaj właśnie u Bitcoin po 17-16 tysięcy dolarów. O tym, że będzie taki ruch jak teraz, informowaliśmy już, moi drodzy tutaj w czerwcu roku 22. Spójrzcie, jak wygląda cykl bitcoina w długim terminie. Zobaczcie, proszę. Nasza analiza z czerwca roku 22 zakładała na bazie Powtarzalności z roku 14, z roku 18 i z roku 22, to że cena może nam spaść i dalej powoli wzrastać zgodnie z tymi właśnie oznaczeniami. Co się wydarzyło? Zobaczcie, proszę: cena OK spadła, następnie wybiła nam tendencję pierwszą, drugą mamy dalej wzrost, czyli cały czas nasza projekcja sprzed na dobrą sprawę zaraz roku. Tak, bo jest to analiza z czerwca, a zaraz będzie czerwiec, to mój zobaczcie, że ona cały czas funkcjonuje. Cena miała tutaj spaść, miała tutaj dalej wzrastać i to, co dzieje się dalej, to co może się dziać dalej, jest tutaj właśnie określone, że czekamy na dalsze tutaj wzrosty w kierunku 32-36 tysięcy dolarów. Też Wam pokazuję to z racji tego, że raz wykonana dobrze analiza potrafi funkcjonować bardzo, bardzo długo. I też cieszę się, że macie dostęp do takiej długoterminowej analizy, żeby wiedzieć, w jaką stronę raczej będzie wiał wiatr, czyli w jakim kierunku będziemy poruszać się, jeśli chodzi o dłuższy termin, ale <laughs> również były potem aktualizacje, mówiąc o grudniu, o styczniu, i tutaj nic się w tym momencie nie zmienia. Czyli podsumowując. Czekamy dalej na ruch wzrostowy. Ta strefa agresywna została wybita. Ta bezpieczna też była wcześniej oznaczona, o tym informowałem. Ale w ramach tutaj też takiej dawania większej wiedzy o tych strefach agresywnych mówię. ona mają oczywiście mniejszą skuteczność, ale tutaj scenariusz sam w sobie się nie zmienia co do kierunku ruchu. Najbliższy poziom 30-33 tysiące dolarów do realizowania przez cenę. Jeżeli ruch dalszy nastąpi, czy to będzie negacja tego scenariusza, czyli że ta ta analiza nie będzie miała racji, to również będzie aktualizacja, tak jak w tym przypadku. Jeśli będzie ona zrealizowana, jak poprzednich kilka pod rząd, również będzie aktualizacja z mojej strony. Bardzo Wam, moi drodzy serdecznie dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że możecie wiedzieć o ruchach na dłuższy termin i też na termin krótszy, bo wtedy możemy w długim terminie podejmować decyzje, akumulować kapitał, a w krótkim terminie wyciągać pieniądze z rynku, po prostu, nazwijmy to, nawet na życie. Stąd też na dziś będzie to wszystko. Dziękuję, że korzystacie. Cieszę się, że wiecie, co może się wydarzyć. Pamiętajcie, proszę, o zarządzaniu kapitałem. Nawet jak ktoś będzie miał w 90% zawsze rację, ale będzie ryzykował za każdym razem 90% kapitału, to w końcu straci cały swój kapitał. A czy to zależy od rynku? Nie. Na rynku najwięcej zależy od nas. To, jakie decyzje podejmujemy, jakim one są obarczone ryzykiem, to jest definitywnie nasza tutaj już rola i też nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność w ogóle jest po naszej stronie, stąd też pamiętajcie, moi drodzy, bo rynki nie gryzą, tylko często osoby podejmują takie decyzje, że nagle mamy serię pięciu, sześciu analiz, tak jak było to ostatnio, a jest jedna stratna i ktoś załóżmy traci cały swój kapitał, więc pamiętajmy, żeby o to dbać, bo lepiej jest wyjść z rynku na stracie, załóżmy pięcioprocentowej, następnie móc do tego rynku wrócić, czyli wejść w niego z powrotem, i po prostu zarobić sobie 6%, 10% i cały czas na rynku być, korzystać z niego. Czyli długi termin, wiemy, co może się dalej wydarzyć. Ten cykl określany w zeszłym roku, w czerwcu, cały czas działa, nic się nie zmienia. Jak się będzie miał zmienić, oczywiście, że o tym Tobie powiem, jeśli chodzi o moje prywatne obserwacje i też doświadczenia. Ok, czyli tak cykl długi, termin jest oznaczony, wiemy, co może dziać się dalej, której po prostu w tym. W tym stylu powinien odbywać się dalszy ruch ceny. Lokalnie, tu i teraz wiemy na podstawie, jakiej strefy może nastąpić ruch. To, aby złapać taki element, od którego po prostu cena może wykonać ruch, czyli żeby mieć taki punkt zaczepienia, który będzie definiował naszą aktualną strategię, jest istotny, bo wtedy możesz też określić, jeśli wiesz, odkąd ma nastąpić ruch. Załóżmy od tej strefy zielonej, jeśli wiesz, że od niej może nastąpić ruch wedle Twojej strategii, to możesz też określić, gdy masz taki właśnie punkt zaczepienia, stop loss, czyli miejsce wyjścia w stracie, bo wychodzenie ze stratą nie jest wcale żadną ujmą. To jest sytuacja taka, gdzie ty wychodzisz obronną ręką, bo nie tracisz dalej, tak? czyli widzisz, że. Po prostu masz na przykład minus 5%, tyle było założone, że możesz mieć maksymalnie minus 5%, wychodzisz z tego rynku na minus 5%, a cena załóżmy jeszcze pójdzie o 10%. Czyli nie straciłeś dodatkowych 5% i masz przestrzeń w głowie, masz przestrzeń w portfelu, żeby dalej podejmować decyzje. Oczywiście pamiętajcie, do niczego nie namawiam, byliśmy na rynku tutaj po prostu moi drodzy, przed tym, przed tym ruchem, który trwa aktualnie i też mam do Was taką ogromną prośbę. Znaczy, prośbę, nie prośbę, informacje. Z racji tego, że cena wzrasta teraz, to jest wielu, jest, pojawia się na, w świecie, po prostu w internecie, wiele osób, które mówią o rynkach, dlatego że ceny zaczęły wzrastać. A co to za sztuka być na rynku, na którym cena wzrasta? No nic. Uważajcie na takie osoby za tego, że potem, gdy będą spadki, najczęściej te osoby po prostu was zostawią, bo nie wiedzą, co zrobić. Gdy były spadki, informowałem o tym, gdzie one mniej więcej mogą się za, za, zatrzymać, bo sam pamiętam, jak mocno denerwowałem się. Tym, że ceny spadają, a ja nie wiem, co mam zrobić. Rzeczywiście, można na spadkach zarabiać, pozycje spadkowe są dostępne i dalej, Ale chodzi mi o to, że tworzę to po to, aby nasza świadomość jako społeczeństwa, czy polskiego, czy jak ktoś sobie to będzie tłumaczył, czy światowego, była większa, żeby się nie bać, a korzystać i robić to z głową, i też bezpiecznie. Stąd też uważajcie na. No nie mówię, że na każdego, tak, tylko. Sprawdźcie proszę, czy ktoś co, jeśli ktoś o czymś mówi, czy mówi o tym przed ruchem, czy nie wiem, pokazuje Excela który co z tego, że jest Excel, skoro najważniejsze jest to, że pokazać ruch przed ruchem, a dopiero po tym jakieś na przykład transakcje, tak? Bo transakcje Excela, czy screena z banku, no to, moi drodzy, ty możesz sobie zrobić 5 minut w pęcie, czy w edytorze tym jak to się nazywa? Do tej linijki <laughs> chyba w HTML-u, tak? W edytorze HTML. Dobra, nie ma co przedłużać. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Wiemy, co może. Się dalej wydarzyć, aktualizacje będą. Pozdrawiam Was gorąco, no i oczywiście, co doskonałego weekendu Tobie życzę. Cześć.